Siema, kolejny vlog z trenażera. Próbowałem pierwszy, a ten mi nie wyszedł. Sami widzicie. Coś mi... Jakiś dzisiaj mam ciężki dzień. Nie mam jakiejś takiej weny do nagrywania dzisiaj. Podejście drugie. Też jestem po lekkiej kraksie kolarskiej. Mam zbitą nogę. Okiec zdarty, ale daję radę. Do zrobienia napiszę pod filmem w opisie. Kto ma słabość do kolarstwa, niech nie ogląda. Nie chcę być wrednym, ale jedziemy dalej, panowie. Wiosna, jak wyjdę na szosę, to będziemy latać. No po wczorajszej kraksie to z rowerem wszystko w porządku, bo wczoraj patrzyłem, robiłem przegląd, jest wszystko git, jeździ, biegi przełącza. Łańcuch czysty, bo nie rano czyściłem. Ale już szybko wracam do zdrowia. Rany się goją. Okiec zjechany. Noga zbita. Prawa łopatka mi trochę nawala. Chwała Bogu, że mi kask życie uratował. Tak za mocno nie mam zjechanego, tylko troszkę. Teraz zrobię sobie sprinta. Troszkę rozpędź, bo już gorąco się robi. Już się rozgrzewam. Troszkę jakieś cięższe biegi sobie wrzucimy. Będziemy mogli latać. O, szosy też już kupiłem klocki. No na sezon połowiczy jestem przygotowany na wymianę części. Będziemy mogli latać. Mówię, jak ktoś ma słabe nerwy do tego, nie oglądajcie. Zbanować nie ma prawa, nie macie prawa. Jak to się mówi, lekka rehabilitacja po tym wszystkim. Królowa ratuje mi życie. Na wąskich kołach.
masz moc. Pierwsze poty. Rzuciło mnie leciutko. A na koniec treningu pokażę Wam, że jest zbudowany trenażer. Pokażę, jak się reguluje rozmiar kół. Jak jest napędzany. Złapać. Tak to jest urok kolarzy. Rany, siniaki. Na szczęście, że cały jestem i chodzę. Panie. Się rozgrzewam. Przerwa. Ojej. Poczekajcie, zaraz przyjdę. Jakąś muzyczkę włączyć fajną. Raz, coś tu fajnego włączymy. O, jestem. O, se klapnę. Pojeździłem troszeczkę. O, sami widzicie, troszeczkę mam łokieć zjechany. Ale żyję na szczęście. I może dalej działać. No sami widzicie urok kolarstwa. Teraz wam pokażę, jakie sobie kupiłem klocki hamulcowe do szosy. Bo zaraz, bo tutaj mam w MTB-ku założone, wczoraj założyłem do szosy, takie klocuszki kupiłem. Te rowki tutaj, te trzy wycięte, jak widzicie. Tutaj te rowki, jak felga, jak ta kostka trze o rand felgi, to ona, jak jadę w deszczu, odprowadza brud i wodę. Wszystkie takie klocki mają w rowerach MTB. Są takie klocki. We wszystkich klockach hamulcowych od roweru są takie 3-4 rowki, które odprowadzają wodę. A tutaj o, od MTB zjechane V-breaki. Normalnie widać metal. Wek z nimi w śmieci. O, jest specjalistyczne pudełeczko, zamknę z moimi rzeczami. A tu sam może być już porządek zrobiony na biurku, to możemy działać dalej. Jeszcze trochę z wami pogadam. Film wyrzucę na kompa, ja jeszcze trochę pojeżdżę, film się pomontuje. No.
No i sami widzicie, co się dzieje. Ale cieszę się, że z rowerem ci nie stało. Wszystko gra, działa, gra i buczy. Ze mną muszą być jakieś przygody. No i sami widzicie. Ojejajeja. Dopiero dzisiaj wsiadłem. O, będę żył. No, i tak to jest. Moi mili, zostawiajcie subskrypcję, komentarz, łapka w górę. W komentarzu, pod komentarzem zostawię serducho. A będę kończył. I na koniec mam jeszcze z tego. Pokażę, z czego jest zbudowany trenażer. Możecie zobaczyć. Pokażę wam. To jest takie cacuszko. O. Teraz wam pokażę, jak to jest zrobione. Tu jest schodek regulowany razem z tym. Tu, gdzie trzymam łapę. Tutaj odkręcam i tu na dole też. To całe tu wsuwam do kupy. I wtedy trenażer jest ustawiony pod jakiś rozmiar. Dajmy koła. O, zaraz wam tu pokażę, jak to jest zrobione. O, takie cacuszko jest zrobione. To jest fajna sprawa, takie coś. Roleczki bardzo fajnie leciutko chodzą. O. O. No i mówię drugi raz, zostawiacie suba, komentarz, łapka w górę. A postaram wam się rzucić coś jeszcze fajniejszego. O, widzicie, macie choinkę w moim studiu. O. O. No. I będę już kończył. No, to na razie. Cześć.